FortiAnalyzer to rozwiązanie, które daje administratorom lepszy wgląd w to, co dzieje się w sieci, pozwala na automatyzację procesów i podnosi bezpieczeństwo. Rozwiązanie występuje w wersji sprzętowej, wirtualnej oraz jako usługa chmurowa. FortiAnalyzer to system centralnego logowania, dzięki czemu w łatwy sposób można zapisywać logi z różnych rozwiązań firmy Fortinet. Raportowania, wykrywania skompromitowanych hostów, czyli Indicators of Compromise, co pozwala na korelowanie wydarzeń. Zarządzania zdarzeniami, czyli Event Handler. Zewnętrznego archiwum plików poddanych kwarantannie. Monitorujący dla Security Operations Center oraz Network Operations Center. Security Fabric. FortiAnalyzer pozwala na tworzenie bardzo szczegółowych i zindywidualizowanych raportów. Administrator ma możliwość wybrania jednej z wielu predefiniowanych opcji, ale może również stworzyć zapytanie o konkretną interesującą go informację. Wykorzystanie języka SQL umożliwia łatwe selekcjonowanie danych. W przeciwieństwie do FortiAnalyzera, FortiGate udostępnia jedynie kilka predefiniowanych raportów bez możliwości wczytania dodatkowych filtrów. Widzimy na przykładzie, że administrator chce uzyskać informację, kto i kiedy wchodził na strony w domenie wp.pl. W szablonie ustala, co ma się w nim znajdować i jak ma wyglądać zawartość. A w ustawieniach raportu może włączyć notyfikowanie, czy też zastosować dodatkowe filtry. Wygenerowany raport można pobrać w różnych formatach. Zawartość jest czytelna i zawiera wszystkie interesujące daną osobę informacje. Na tym przykładowym schemacie sieci FortiAnalyzer zbiera logi generowane przez FortiGate'a oraz FortiClienta na komputerach końcowych. Kiedy jeden z użytkowników próbuje połączyć się z witryną, FortiAnalyzer zapisuje w logach odpowiednią informację. FortiAnalyzer na podstawie informacji otrzymanych od rozwiązań security, np. FortiGate'a, wykorzystując reguły i informacje otrzymane od producenta, jest w stanie określić skompromitowane hosty, np. komputery, które próbują wykonać niebezpieczne działania lub zostały zainfekowane potencjalnie szkodliwym kodem. Na tym przykładzie widzimy, że FortiAnalyzer został ustawiony w taki sposób, by administrator był informowany o nieprawidłowym działaniu VPN. Kiedy w logach zostanie zauważona odpowiednia fraza, do administratora zostanie wysłany np. e-mail informujący o zdarzeniu. Event Handler daje możliwość reagowania na dowolne zdarzenia przekazywane do systemu logowania. Administrator może stworzyć reguły, a w razie wykrycia zdefiniowanej sytuacji zostanie podjęta odpowiednia akcja. Widzimy tu prosty Event Handler, który reaguje na wszystkie logi powyżej poziomu zagrożenia typu warning. Do administratora może zostać wysłany konkretny alert. Mamy jednak możliwość budowania dużo bardziej zaawansowanych event handlerów, co widać na wskazanym przykładzie. W przypadku, kiedy FortiGate wykryje podejrzany plik i umieści go w kwarantannie, szczegółowe informacje na ten temat zostaną zapisane w FortiAnalyzerze. Dodatkowo FortiAnalyzer może pełnić funkcję centralnej kwarantanny, w związku z czym podejrzany plik może być zapisany na jego dysku, a administrator ma wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu i może zachować go do dalszej analizy. Bezpieczeństwo sieci komputerowej często zbudowane jest w oparciu o produkty różnych vendorów. Może to powodować pewne komplikacje. Nie wszystkie rozwiązania będą w stanie się komunikować i czerpać korzyści z wzajemnej obecności, np. informując o nowo wykrytym zagrożeniu. Przy próbie logowania zdarzeń i tworzenia raportów może się okazać, że producenci korzystają z różnych standardów uniemożliwiających centralne logowanie, a raporty tworzone mogą być tylko w oparciu o wybrane produkty. Dodatkowo konfigurowanie wielu rozwiązań jest problematyczne i wymaga bardziej wszechstronnej wiedzy. W przypadku produktów Fortinetu tworzy się swego rodzaju synergia, gdyż współdziałanie różnych rozwiązań daje większy efekt niż gdyby działały osobno.
Fabric daje możliwość stworzenia wspólnego ekosystemu security, gdzie wszystkie poszczególne elementy wymieniają się informacjami i mają możliwość realizowania współpracy na potencjalnie wykrytym zagrożeniu. Logi mogą być zbierane centralnie z możliwością tworzenia indywidualnych i rozbudowanych raportów, ustalenia alarmów czy prowadzenia indicators of compromise, czyli analizy wstecznej logów. Ujednolicone środowisko ułatwia konfigurację, a administrator wie, że nowe produkty będą dogadywały się z już obecnymi w sieci. Na tym przykładzie widzimy, że w razie wykrycia skompromitowanego hosta można zautomatyzować działania, np. banując końcówkę w razie pozytywnego werdyktu IOC. Możliwych do podjęcia akcji jest znacznie więcej, łącznie z wysyłaniem powiadomień do administratora. Firma Point od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem sieciowym. Posiadamy najwyższy status partnerski z firmą Fortinet oraz specjalizację Security Fabric Expert. Jako pierwsi w Polsce zdobyliśmy również certyfikat NSE8, który jest kierowany do inżynierów technicznych i stanowi najważniejsze wyróżnienie w ramach programu Network Security Expert. Oferujemy wsparcie podczas wdrażania danego rozwiązania oraz wsparcie posprzedażowe. W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt.